wszystkich bardzo serdecznie. Jako przewodniczący tego ośrodka, który ma już w tej chwili chyba około 40 lat. I od 40 lat tworzy tutaj przestrzeń dla praktyki darmy, która pochodzi od mistrza Zensung Sana, którego tutaj podobizny możecie zobaczyć na ścianie. Tak więc, no cóż, dzisiaj kończymy kiolcze, odosobnienie zimowe. Co znaczy kiolcze? Kiolcze oznacza ściśnięta, związana darma, czyli można to rozumieć jako bardzo intensywny, skupiony, medytacyjny trening. I tradycyjnie kiolcze wywodzi się z tradycji monastycznej, więc życie mnichów kiedyś było podzielone na dwa takie aspekty. Kiolcze, czyli intensywna praktyka medytacyjna, i hedże, które było okresem rozluźnienia, kiedy mnisi mogli swobodnie podróżować i zajmować się jakimiś innymi sprawami, jednak cały czas utrzymując jakiegoś ducha praktyki. I chociaż nasze życie bardzo różni się od tej tradycji monastycznej, ponieważ jesteśmy głównie osobami świeckimi, to jednak gdzieś tam ten model tej wymiany między ściśnięciem i rozproszeniem cały czas jest kultywowany. Tak więc, czy kiolcze, czy hedże, tak naprawdę duch jednego i drugiego jest ten sam i niezmienny. Oznacza to kontynuowanie nieustanne swojego wysiłku i podążania ścieżką wskazaną dawno temu przez samego Buddę, potem jego następców. I my to samo jakby robimy. Także chociaż dzisiaj kończymy nasze kiolcze, to Nisen Ubong zawsze podkreślał, że kiolcze się nie kończy. Także to kiolcze rozluźnione to oznacza hedże. Także bardzo ważne jest, żeby te dwa aspekty były obecne w naszym życiu. Tak więc wszystkich zachęcam do kontynuowania tej praktyki, która się nie kończy z dniem dzisiejszym, ale powinna być jakby przeniesiona i jakby zainspirować, zapłonić nasze codzienne życie. Więc ja bardzo, bardzo mocno wierzę jakby w ducha tej praktyki. Bardzo mocno wierzę w medytujący umysł. Wierzę w bodhicittę, która oznacza osiągnąć oświecenie, czyli wgląd w swoją zasadniczą naturę i działanie dla dobra innych. I nawiązując do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie, w którym każdy próbuje ofiarować coś z siebie na rzecz światowego pokoju, myślę, że tą naszą praktykę i to, co tutaj robimy, to miejsce, owoc pracy w tym miejscu, możemy również zadedykować. Chciałbym zadedykować właśnie temu cierpieniu, które osiągnęło taką eskalację w ciągu ostatnich dni. Dlaczego? Ponieważ to wszystko tworzy ludzki umysł. Ludzki umysł jakby jest czymś w rodzaju drzwi wahadłowych. A więc w jedną stronę może wytworzyć piekło, z którym mamy do czynienia właśnie dzisiaj, ale ten sam ludzki umysł, otwarty jakby do wewnątrz i postrzegający jakby swoją prawdziwą naturę, może wyprodukować i wyrzeźbić jakby najpiękniejszą formę, jaką jest ludzka istota, czyli Buddę. Dlatego Nisen Sung Sam zwykle mawiał, że ludzka istota z jednej strony jest Buddą, ale z drugiej strony jest numer jeden złym zwierzęciem. Okay. To dlatego mamy darmę, dlatego mamy ten punkt darmy. Właśnie darma daje nam możliwość wyboru. Pokazuje nam, że ludzka istota i jej umysł nie musi podążać ślepo za światem pragnień i zaślepionych, egoistycznych ambicji, ale może zwrócić się do wewnątrz i odkryć coś naprawdę uniwersalnego i wartościowego dla nas wszystkich. A więc nasza praktyka jest właśnie realizacją tej bodhicitty. Jest realizacją tego podstawowego ślubowania, osiągnięcia oświecenia i działania dla dobra innych. A więc jak działa nasza praktyka? Ja bardzo lubię to porównanie, że jeżeli w pokoju jest zimno, wtedy włączamy grzejnik. Tak? I co się dzieje? Ten grzejnik nagrzewa się, tak? Ten grzejnik staje się ciepły. Ale wkrótce cały pokój staje się ciepły.
I w tym sensie nasza praktyka medytacyjna, nasz trening nigdy nie jest dla nas sam, ponieważ to, co wytwarzamy, jakby wpływa na ten świat. I wierzę bardzo mocno, że to coś zwycięży, że ludzka istota, że jej powołaniem i przeznaczeniem ostatecznym jest właśnie realizacja stanu Buddy. Ktoś mnie zapytał podczas rozmów osobistych wczoraj, jak tutaj praktykować w tych niespokojnych i trudnych, ciężkich czasach. Ale czasy zawsze są trudne i niespokojne. Może były spokojne w Europie, prawda? Ale zawsze są miejsca, gdzie ten świat płonie cierpieniem. Gdy kiedyś doszło do tego słynnego zamachu, który pewnie wiele z Was pamięta, World Trade Center, gdy wieże World Trade Center zostały zaatakowane, wiele osób myślało w tym Mishnen Sung San, który oglądając podobno na ekranie te walące się wieże, powiedział, to jest początek III wojny światowej. Na szczęście tak się nie stało, tak? Chociaż kto wie, w jakim sensie może tak. I Mishnen Debon, który wtedy stał obok niego, powiedział do niego, mistrzu, to gdzie my się mamy teraz schować? Wtedy Mishnen Sung San powiedział, ukryj się pod ścieżką. Ukryj się pod ścieżką. Co to znaczy ukryj się pod ścieżką? I czym jest ścieżka? Dla praktykujących dharmę ścieżka jest wyznaczana przez te trzy jakości, które stanowią fundament buddyjskiej praktyki. Buddha, dharma i sangha. I chociaż Buddha, dharma i sangha ma charakter jakichś zewnętrznych jakości, czyli powiedzmy Buddha jako przykład oświecenia, dharma jako jego nauka i sangha, która jest wspólnotą ludzi praktykujących, te wszystkie rzeczy zewnętrzne, w których przyjmujemy schronienie, tak naprawdę ostatecznie mają być zrealizowane jako jakość naszego umysłu. Więc ta zewnętrzna Buddha, dharma i sangha, czyli to zewnętrzne sambo, gdy praktykujemy, staje się ostatecznie tym, co nazywamy prawdziwym sambo. Czyli ostatecznie Buddha, dharma i sangha to jest coś, co możemy znaleźć wewnątrz jakby naszego umysłu. To są jakości naszego umysłu. A więc Buddha oznacza nasz pierwotny, jasny, klarowny, czysty umysł, całkowicie pusty, jak przestrzeń. Dharma oznacza promieniowanie jasną, klarowną energię płynącą z tego pustego umysłu. A sangha oznacza niezliczone bodhisattwiczne aktywności. Więc gdy praktykujemy te trzy klejnoty, czyli ukrywamy się pod ścieżką, wtedy zaczynamy osadzać się w czymś, co jest niezmienne i co jest naszym prawdziwym schronieniem. Okay? To nie znaczy, że nasza praktyka może fizycznie zatrzymać jakoś tę wojnę czy cierpienie tego świata. Ale może nam wskazać coś, czym możemy naprawdę odnaleźć siłę, energię, klarowność, mądrość i współczucie. A więc umysł Buddy jest trochę jak słońce. Słońce posiada dwie jakości, światło i ciepło. Okay? A więc gdy ten umysł promieniuje jasno, wtedy emanuje mądrością, czyli światłem. Ale również emanuje ciepłem, czyli współczuciem. A więc słońce jest w jakimś sensie alegorią czy przykładem tego, co nazywamy umysłem Buddy. Podczas ceremonii wskazań na certyfikatach każdy dostaje bardzo ważny wiersz. Nie przypadkiem ten wiersz jest umieszczony na certyfikacie, ponieważ on staje się w pewnym sensie wyznacza jakby kierunek i w takim kompaktowym ujęciu to, co powinniśmy wiedzieć o praktyce i no, jest jakąś wskazówką na drodze. Ten wiersz brzmi dobro i zło nie mają swojej prawdziwej natury. Oświecone i nieoświecone to tylko puste nazwy. Na wprost drzwi znajduje się kraina spokoju i światła. Przychodzi wiosna, trawa rośnie sama. A więc zacznijmy od początku. Dobro i zło nie mają swojej prawdziwej natury. Święte i nieświęte, czyli oświecone i nieoświecone,
to tylko puste nazwy. A więc nie tylko oświecone, nieoświecone. Życie, śmierć, zysk, strata, przychodzenie, odchodzenie, dobro i zło. Te wszystkie rzeczy są czymś, co ostatecznie zasłania tą naszą czystą, prawdziwą naturę. Wszyscy jesteśmy przywiązani do zysku i straty. Tak? Na przykład Putin w tej chwili jest przekonany, że coś zyska na tej wojnie, ale ostatecznie nikt nie ma wątpliwości, że straci nie tylko on, ale również cały naród. A więc zysk i strata to są bardzo zwodniczy doradcy. Więc zysk jest stratą, strata jest zyskiem. Kiedyś w Chinach żył pewien człowiek, który miał konia. Bardzo kochał tego konia. Ale pewnego dnia ten koń po prostu uciekł. Zajrzał do stajni, czy tam na to pastwisko, na którym on się pasł, po prostu tego konia nie było. A więc sąsiedzi bardzo się, trochę się zmartwił, ale może nie tak bardzo. Natomiast sąsiedzi mówili mu: słuchaj, ty to masz nieszczęście, cię wielkie spotkało, prawda? Straciłeś swojego ukochanego konia. Ale ten człowiek z nieporuszonym umysłem powiedział: zysk, strata, szczęście, nieszczęście, co to jest? Następnego dnia okazało się, że ten koń przyprowadził ze sobą kilka innych koni. Okay? Wtedy sąsiedzi zaczęli do niego mówić: ale ty jesteś szczęściarz z siebie. Wczoraj straciłeś jednego konia, ale dzisiaj masz kilka więcej. Ale ten człowiek powiedział: no cóż, zysk, strata, szczęście czy nieszczęście, co to tak naprawdę jest? Więc upłynął jakiś czas, człowiek miał również syna, który bardzo lubił jazdę konną i ujeżdżał te konie. I pewnego dnia po prostu spadł z konia i złamał sobie nogę, to bardzo poważnie. Wtedy sąsiedzi zaczęli współczuć bardzo temu człowiekowi i powiedzieli: słuchaj, no dotknęło cię znowu takie nieszczęście, twój syn złamał nogę i jest bardzo poważnie chory. Wtedy ten człowiek z niewzruszonym spokojem powiedział: zysk, strata, szczęście, nieszczęście, czym to ostatecznie jest? No więc syn leżał oczywiście złożony chorobą i w tym momencie ogłoszono: jego kraj został najechany przez jakąś obcą armię. No i oczywiście wszyscy młodzi ludzie zostali powołani do wojska. Wiadomo, pójście na wojnę oznacza, że 50-50, albo przeżyjesz, albo nie. W związku z tym, no ale cóż, ponieważ ten człowiek miał złamaną nogę, więc jego do wojska nie powołano. I w ten sposób być może ocalił swoje życie. Wtedy sąsiedzi powiedzieli mu: ty to masz szczęście, nasi synowie zostali wcieleni do armii, a twój syn przez tą chorobę został w domu. Być może dzięki temu ocalił swoje życie. Ty to masz szczęście. Wtedy ten powiedział: zysk, strata, szczęście, nieszczęście. Czym to ostatecznie jest? Nie. A więc ta historia pokazuje, jak względne jest pojęcie zysku i straty. Nasz umysł nieustannie krąży jakby wokół tego. Nasz umysł nieustannie lgnie do tych przeciwieństw. Przychodzenie, odchodzenie, zysk, strata, lubię, nie lubię. To jest coś, co zasłania naszą pierwotną, czystą, klarowną naturę. Dlatego ten wiersz, o którym również wspomnę jeszcze o oświeceniu, nieoświeceniu, a więc ponieważ funkcjonuję w tym świecie darmy od 30 lat, widziałem już nie jeden upadek, a przynajmniej mocne potknięcie ludzi, których uznawano za oświeconych, tak? Którzy wraz z sobą pociągnęli całe sangi i wspólnoty. A więc oświecenie czy nieoświecenie to też są tylko puste nazwy. Więc ostatecznie nie powinniśmy ani pragnąć oświecenia, ani lgnąć do swojego stanu nieoświeconego, ale pracować wytrwale nad swoim umysłem po to, żeby wydobyć z niego, wykuć tą najlepszą możliwą jakość. Dlatego ten wiersz mówi dalej, że jeżeli nie lgniesz do przychodzenia, odchodzenia, oświeconego, nieoświeconego, zysku, straty, docierasz do krainy spokoju i światła, do kraju bez ruchu i światła. Okay.
A więc co to jest ta kraina spokoju i światła? To jest nic innego jak nasz prawdziwy, pierwotny, jasny umysł. Mówimy, że ten jasny umysł posiada dwie jakości. Nieporuszenia i klarowności, czyli mówiąc językiem darmy, samadhi i prajna. A więc jeżeli twój umysł osiąga właśnie ten spokój, nieporuszoność i klarowność, zaczyna odciskać się w naszym codziennym życiu. Dlaczego? Dlatego w naszym postrzeganiu, w naszym funkcjonowaniu, w naszej rzeczywistości codziennej. Dlatego ten wiersz mówi, że naprost drzwi znajduje się kraina spokoju i światła. Czym jest to, czym są te drzwi? Te drzwi to jest nic innego jak nasze zmysły. Okay? Nasze zmysły i nasze jakby życie, poprzez które wyraża się nasza prawdziwa natura. A więc jeżeli ten umysł spokoju i światła manifestuje się w pełni, nasze bramy zmysłów i nasze życie zostaje oczyszczone i postrzegamy prawdę taką, jaka jest. Okay? A więc trawa, przychodzi wiosna, a trawa rośnie sama. Niebo jest niebieskie, drzewo jest zielone, cukier jest słodki, a sól jest słona. Wszystko takie, jakie jest, już jest prawdą. Zaczynamy żyć w świecie prawdy. Nazywamy to również światem kompletnym. W tym świecie nie ma tak wiele pragnień. Być może jest jedno pragnienie, jak mogę pomóc innym ludziom i co mogę dobrego zrobić, ponieważ umysł spokoju i światła, który przenika sześć bram, okay, on sam w sobie jest już kompletny. Jest, jest taka słynna fraza, która pochodzi od pewnego poety brytyjskiego, angielskiego, Williama Blake'a. Gdybyśmy oczyścili drzwi naszej percepcji, każda rzecz jawiłaby nam się taką, jaką jest, nieskończoną. Być może niektórzy to słyszeli. To jest dokładnie ten sam punkt. Mistrz Zen Lin Chi mawiał, jest to pierwotnie, jest to jedno światło, które rozszczepione staje się sześcioma zmysłami. A więc to jest, ten wiersz zawiera jakby taką kompletną receptę na naszą praktykę. Nie lgnij do dyskryminującego myślenia. Nie lgnij do przychodzenia i odchodzenia. Nie lgnij do zysku i straty. Nie twórz niczego, ale spójrz do środka i postrzeż tą krainę spokoju i światła. Osiągnij tą esencję samadhi i prajni. Pozwól, żeby twój umysł się uspokoił i odzwierciedlił naturalnie wszystkie rzeczy takimi, jakie one są. Okay. Tak więc to, co możemy ofiarować temu światu, to jest nasz umysł spokoju. Spokoju i pełnego współczucia światła. No właśnie, chciałbym, żeby to stało się naszą praktyką, naszym doświadczeniem i naszą ścieżką.